Elżbieta Jones. Okulary. W trzeciej klasie teraz jestem i naukę bardzo lubię, ale czasem bywam smutna, bo w czytaniu wciąż się gubię. Pani w szkole to dostrzegła i do mamy powiedziała, że literki krzywo piszę i bym oczka swe zbadała. Poszłyśmy do okulisty. Wcale mnie to nie bolało. On powiedział, że już wkrótce nic nie będzie dokuczało. Z uśmiechniętą miną dodał, wszystko jest do pokonania. Będziesz wkładać okulary do czytania i pisania. Okularów nie chcę żadnych, chociaż niezbyt dobrze widzę. Porozmawiam o tym z tatą. Brać do szkoły ich się wstydzę. Tato objął mnie ramieniem. Nie trać, dziecko, w siebie wiary. Co ty widzisz na mym nosie? Co ja widzę? Okulary! W pokoiku przy okienku babcia sukieneczkę szyła. Nie myślałam nigdy o tym, ona w okularach była. Panią w szkole każde dziecko bardzo lubi i szanuje. Też widziałam, jak z torebki okulary swe wyjmuje. Moje nowe okularki po raz pierwszy dziś włożyłam i spojrzałam szybko w lustro. Teraz w siebie uwierzyłam. Ze stolika wzięłam książkę, otworzyłam ją w napięciu. Przeczytałam szybciej stronę, niż ja liczę do 10. Więc do szkoły pójdę śmiało. A gdy ktoś tam mi dokuczy, to odpowiem mu odważnie, niech on wreszcie się nauczy. Okulary noszą tacy, którzy jasny rozum mają. Dobrzy są dla innych ludzi, ciepło w sobie posiadają. Więc już nie wstydź się tak bardzo, wkładaj je od dzisiaj chętnie. Jeśli chcesz wyglądać ładnie, mądrze i inteligentnie. Thank you.